Witanko wam wszystkim, to ja Poli. Sporo się zmieniło z powodu Ani, co nie? Można powiedzieć, że z niej jest bardzo, bardzo, bardzo fajna dziewczyna. O, i pan Żyleta nie będzie dziś obecny. Jest zbyt zajebany robotą, by nawet wstać z krzesła. No ale my zajmijmy się nowym dniem bloku. O, a co to było? Poszukajmy źródła tego dźwięku. Opatrzcie, papuszka siedzi sobie na słupie, może nam coś zaśpiewa, jeśli poczekamy. O ja pierniczę, co się stało papuszce? Aha, zdaje się, że papuszce stał się kurowski. No dobra, zobaczmy, co dziś się dzieje w bloku. Brydna papuga będzie mi tu koncertować pod oknem i to z samego rana, ale przynajmniej tym razem nie spierdoliła. No dobra, poniedziałek rano, a ja mam iść z Sawczukiem gadać o pracy. Tylko gdzie on jest? Która w ogóle godzina? O ja pierdolę, już tak późno, Sawczuk i ja zaspaliśmy, a tam nie ma czasu, lecę po niego. Wstawaj, słyszysz mnie, otwieraj drzwi. Co jest, panie Kurowski? Jak to co? Zaspaliśmy, panie, zaspaliśmy, ubieraj się pan. O, w dupę, na serio? Ja pierniczę, szybko lecimy. Ja pierniczę. Zaspać pierwszego dnia, no kurwa, nie mogło być gorzej. Którą to mamy na zegarku? Że co? Co się stało, panie, musimy iść. No śpiesz pan dupę. Kurwa, śmieszne, panie Kurowski, na serio śmieszne. Ledwo się dzień zaczyna, a pan mi już dupę obrabiasz. Idę do domu. Co pan robisz? Widziałeś pan godzinę? Ta, widziałem, i wiedz pan, panie Kurowski, że do roboty mam na 8, a jest jebana 5:30. Naprawdę? Jak pan masz na taką godzinę do roboty, to prawie jak wakacje. Panie Kurowski, zajdę po pana o 7. Póki co idź pan kuźwa spać. No, w sumie mogę. Nareszcie jestem, myślałem, że nie dojdę. Stary pijak, kto by przypuszczał, że ma takiego kopa. Jak mi zajebał, to w Klewkach pod Olsztynem wylądowałem, a to kurwa 162 km stąd całe 2 dni tu ulazłem. Ech, jebać, to czas się kimnąć. Żem słyszał Romana, hehe. Jebać, wczesną porę, tego nie mogę przegapić. Kurwa, co z tymi drzwiami, nie otwierają się, pewnie się zacięły. No to wejdę balkonem, ale wpierw trzeba się wpierniczyć na dach. No jestem na dachu, a teraz spuścić się na balkon trzeba. No dobra, teraz do wyra. Co, ja pierniczę, co to znaczy? Moje mieszkanie jest całe zajebane i co gorsza, że moimi własnymi rzeczami. Jak to mówią w telewizji? Masz zdziwko, co plepsie? To powinno być na strychu. Tu się wejść nie da, jak ja się teraz kimnę. Ech, zjebany jestem, walnę się tu. Ten to ma talent. Nie wiedziałem, że człowiek może spać w takiej pozycji. A ja to jestem zbyt zajebisty, nie dość, że sprzątnąłem strych, to zrobiłem mu numer i co lepsza, to jeszcze nie koniec, hehe. Tutaj, okej. Okej, panie Kurowski, poznasz pan teraz komendanta, a to gruba ryba na naszej komendzie. Znaczy się, że jest tłusty? Nie, jest ważny i musisz z nim pogadać, jak chcesz tę pracę. A więc taki ważniak z niego. Ta, można tak powiedzieć, albo co? A nic, tylko gdy powiedziałeś, że jest ważny, to przypominała mi się ta bajka Smurfy. I tam był taki jeden, co wołali go ważniak. Co jest z wszystkimi i tymi Smurfami? Ech, walić to. Zachowuj się pan taktownie, odpowiednio i zwracaj się do komendanta z szacunkiem. No dobra. Proszę. Dzień dobry, panie komendancie. Tak sądzisz? Coś się stało? Czy ja wiem? A czy tobie kiedyś żona wylała sześciopak do zlewu, po czym zamknęła lodówkę na klucz i powiedziała, że jak nie przebiegniesz 6 km z rana, to nie dostaniesz śniadania? Przykro mi, panie komendancie, ale mam coś, co poprawi pan humor. Piwo? Nie. To w takim razie co? Mówił pan, że mamy wolne miejsce na komendzie, więc znalazłem kogoś chętnego na nie. Oto fajnie. Znaczy się, że ten tu jest chętny, a więc jak się nazywasz? On ma na nazwisko Kurowski. Sawczuk, zamknij ryj, nie ciebie się pytam. Więc powiedz, kim jesteś i co lubisz robić. Tak w ogóle to dzień dobry, jestem Kurowski. No a co, lubię to spać, jeść ogórkiem, sprzątać, no i pić leśne dzbany. Nie wierzę, że powiedział o dzbanach. No to już po robocie. Pijesz pan leśne dzbany? A jak często? Tak oto śmił do 15 dziennie. Ja pierdolę, dupa zimna, za takie oznajmienie komendant go wyjebie zaraz na ulicę. Ja pierniczę, gościu, to niesamowite, mój rekord to 3, że jak? Znaczy się, że pan lubisz dzbanuszki? No a jak? Kto nie lubi dzbanów, ten nie wie, jak smakuje życie. Ale
zajebiście nadajesz na tych samych falach co ja, ta na alkoholowo-leśnych na razie. No to powiedz mi pan, czy miałeś pan kiedyś kontakt z pracą w policji? No jasne, dziadek i tata dbali o bezpieczeństwo kraju. Mój tata i dziadek też dbali o nasz kraj. No panie Kurowski, podobasz mi się pan. Znaczy się, tak masz pan tę robotę, spodziewam się od pana wielkich rzeczy. No a po pracy może kiedyś strzelimy se dzbanuszka. Dlaczego po pracy? Hehe. Ho ho ho, podobasz mi się coraz bardziej, ho ho. Ja pierdolę, co to miało być? To najbardziej pojebana rozmowa o pracy, jaką kiedykolwiek widziałem. No dobra Sawczuk, pamiętasz jak narzekałeś, że ty jako jedyny nie masz pary do patrolu? No chyba pan żartuje sobie. Błagam? Nie, ja tak nie chcę. Od dziś ty i Kurowski będziecie razem patrolować ulicę i przy okazji wprowadzisz go w tajniki pracy w policji. Oprowadź Kurowskiego po posterunku i jedźcie na patrol. Do widzenia komendancie. Na razie chłopie. Więcej szacunku dla komendanta. Nara chłopie. Jak ja bym się tak z komendantem spoufalał, to by mi mordy obił i kazał kibel czyścić. Ech, pierwsze minuty Kurowskiego w robocie, a już ma fory u szefa. Ech, głowa mnie boli. Dobra panie, tutaj trzymamy całą broń, pistolety, strzelby i narzędzia do spuszczania w pierdolu. No i oczywiście suszareczki. Jakie suszareczki? No fotoradary. To tym się dziś zajmiemy? No tak, będziemy stać przy drodze i kontrolować prędkość. A po co wam pancerfaust? A wiesz pan, to na wypadek jakiegoś większego zbiorowiska. Działa lepiej niż kilku naszych uzbrojonych w pały. Tutaj jest areszt, zwijamy tu wszystkich, którzy coś przeskrobią. W pierdolu nie spuszczajmy, chyba że się stawiają. Dobra, tu jest punkt opatrunkowy. Jeśli coś panu upierdoli rękę, to tutaj możesz se pan opatrzyć. Ja pierdolę. A tu obsługujemy monitoring i telefon alarmowy. Można tu nieraz przyczaić ciekawe scenki. Na przykład ostatnio złapaliśmy kolesia, który po pijaku na golasa pobił słup telefoniczny. Cześć Krzychu, ten gość będzie z nami pracował. Witam pana. Dobra, chodźmy na patrol. No dobra, koniec z pania, ale mnie w krzyżu jebie. Ech, czas coś zrobić z tym bajzlem w moim domu. Wyjmę to wszystko i po prostu zaniosę na strych i będzie bosko. To głos Seronka, no to pora na drugą część przedstawienia, hehe. Lepiej stanę kawałek dalej, bo może być niebezpiecznie. No to zacznijmy od tego, he, błagam, tylko nie to. O ja, w takich momentach żałuję, że nie mam kamery. Nikt mi w bloku nie uwierzy, że tak wyszło. Jakbym mógł, to bym się sfajdał ze śmiechu. Ale mam jaja w przenośni mówiąc, nie wierzę, że ktokolwiek inny zdobyłby się na taki numer. No normalnie sterta ma 2 metry wysokości i zajmuje całe podwórko, hehe. Panie Kurowski, do diabła, to pański pierwszy dzień, a już taki jaja robisz. No weź pan zlituj się nade mną i chociaż ubierz się właściwie. Nie wiem o co ci chodzi, zawsze chodzę tak ubrany. No i to jest ten problem, policjant ma obowiązkowy mundur, zdajesz pan sobie z tego sprawę? Oj tam czepiasz się, lepiej zabierajmy się do roboty. A gdzie masz pan pałkę, co wyrzuciłem, nie była mi potrzebna. Poza tym widziałeś pan, to badziewie nawet metra nie miała. To czym pan będziesz zaprowadzał porządek i obezwładniał moją zajebistą i legendarną miotłą? Panie ty, to można liście zamiatać, a nie się bronić. Odczekasz to jak zobaczysz ją w akcji. Widziałeś film Gwiezdne Wojny? No to gdy mam ją w rękach, jestem jak mistrz Yoda z drugiej części. Weź pan pij mniej, bo nie da się gadać. Tak czy siak mamy robotę, łap suszarkę i pilnuj prędkości. Orzesz, widziałeś pan go? Do samochodu. Nauczymy drania przestrzegać przepisów. Mój pierwszy dzień i taki pościg, było zaje fajnie, ja chcę jeszcze raz. To poczekaj pan do jutra, a póki co chodzimy przemówić mu do rozsądku. Proszę pana, proszę otworzyć i wyjść z samochodu. Przestań się opierdzielać i przepuść mnie, pokażę ci jak to się robi. Enter. Dobra, twoje pierwsze aresztowanie, pokaż pan co potrafisz. Zdaje pan sobie sprawę, że przekroczył pan prędkość? Ej, no kurwa bez jaj, to znowu ty. O ja pierniczę, dlaczego to zawsze ty jesteś? Nie powinieneś ulic zamiatać. Teraz dbam o bezpieczeństwo na drogach, a ty zapierdalasz 110 na godzinę. Śpieszyłem się. Teraz to ja ci szybko wlepię mandat za przekroczenie prędkości i bycie durnym dupkiem. Ej panie, weź coś pan zrób z tym piwochlejem. Mandat się panu należy za przekroczenie prędkości. Panie Kurowski, co z panem?
Ja nie pijam piwa, tylko leśne dzbany. O nie, tylko nie to. Wybacz, ja nie chciałem, przepraszam, myliłem się, błagam, wybacz pan. Dosyć gadania, czas na wpierdol. Mamusi, ja tak nie chcę. No i już mi lepiej, ja teraz słuchaj, zapłacisz ten mandat i bez gadania, zrozumiano? A wyła, tak, rozumiem, więc przestań. To bardzo dobrze, orzesz, nie buję, na serio umy spuścić ostry wpierdol tą miotłą. Tak swoją drogą to ciekawe miejsce, ale tych dwóch dżentelmenów zakłóca troszkę tą harmonię. Panie Kurowski, zajmie się pan tym? No ba i to chętnie. Chłopie, rusz, że dupę i sprzątnij ten burdel wokoło. Spadaj pan na bambus, mam fiestę. Dobra, dobra, już sprzątam, to obudź swojego koleżkę i sprzątać mi ten bajzel, tak jest.